Witam bardzo serdecznie, siemanderko, siemandereczko, 370 filmik o gitarach to nic innego jak przegląd prasy. Dawno przeglądu prasy nie było, jest to taka forma, gdzie sobie oglądamy stare magazyny. Dzisiaj akurat będą to magazyny 1998-1999 rok i po prostu patrzymy sobie na historię gitary elektrycznej, badamy co tam się działo, jak to się wszystko zmieniało i co było kiedyś, a co jest teraz, to wiecie, więc to jest coś takiego. Mam tych magazynów naprawdę chyba z 200 albo 300, więc te odcinki będą się pojawiały. Wiem, że jest to seria dla wytrwałych i dla tych, którzy są maniakami, ale w ogóle filmiki o gitarach są dla maniaków gitar, więc o to chodzi. Zacznijmy od 1990 roku, czerwiec 99 rok, na okładce, jak widzimy, jest Eric Clapton. Magazyn zaczyna się niczym innym jak takim tutaj oto wspaniałym Gibsonem Blues Hawkiem. Gitarka wyglądała przy bardzo. Taki tutaj Blues Hawk na dwóch po 90-tkach. Ten taki dziwaczny Blues Hawkowy kształt. No i ogólnie ja nie wiem, ja tych gitarek specjalnie, jeśli chodzi o Gibsona, to nie lubię. Być może one fajnie grają. Przeciwieństwem oczywiście do Blues Hawka była Classic Series by Fender. Zrobili wielki napis w latach 70., wielką główkę w latach 70., więc gratka dla Kuli, bo on jest maniakiem Richie Blackmore'a, a Richie Blackmore właśnie grał na takich gitarach. Pozdrawiam również Lipera, który miał podróbę gitary jakiejś tam w ogóle z taką właśnie wielką też główką. No i właśnie tutaj tak się prezentowała seria Classic, została wprowadzona przez Fendera, która miała być właśnie jakoś tam super jakoś wypasiona dla tego właśnie roku. A tutaj jest, szanowni państwo, pierwszy wzmacniacz w ogóle jakikolwiek powstał, jeśli chodzi o cyfrę, pierwszy wzmacniacz jakikolwiek powstał, jeśli chodzi o symulacje różnych innych wzmacniaczy, pierwszy wzmacniacz jaki powstał, jeśli chodzi w ogóle o tego typu sprawę. Wzmacniacz dość konkretnie zapomniany i wszyscy myślą, że Line 6 to zrobił, a to nie jest tak. Zrobił to po prostu Digitech DOT i ta firma, która produkuje te efekty. Wpakowali swój preamp 2120, chyba z tego co pamiętam, on się nazywał, do wzmacniacza i zrobili taki wzmacniacz, który nazywa się Johnson Millennium. Miałem okazję ogrywać ten wzmacniacz bardzo, bardzo konkretnie i powiem wam szczerze, że wszystko co nauczyłem się o gitarze w tamtych latach, to zawdzięczam właśnie temu wzmacniaczowi i temu, że tam były te wszystkie symulacje i że to można było tak sobie robić i się tym wszystkim bawić. Wzmacniacz w sklepie, w którym pracowałem i kadowałem go praktycznie codziennie i praktycznie codziennie coś tam na nim sobie rzeźbiłem i ćwiczyłem. Wcale nie wszyscy z tego musieli być zadowoleni, prawda? A tutaj jest taka śmieszna sytuacja. Gitarki The Armored. Musicie trochę głowę tutaj przekręcić. O, widzicie, to są takie mniejsze te gitarki. I te gitarki The Armored są również produkowane przez tego samego producenta, co jest odpowiedzialny na przykład za firmę Fender i Squire i za firmę Guild. I pojawiły się również wersje na przykład M75 jako właśnie Squire, M65 jako Squire. Widziałem takie gitary dokładnie te same jak te The Armored, a miały napisane tutaj Squire, a nie żaden The Armored i Guild, więc to taka ciekawostka. Być może jeszcze kiedyś w którychś magazynach znajdziemy takie Squire'ki. Już w 99 roku pojawiła się znakomita seria tych efektów od Marshalla. One naprawdę są dobre. Co prawda na przykład Jack Hammer zastąpił Shredmastera, Gavnor zastąpił Bluesbreakera z tych takich, wiecie, wielkich, takich czarnych wersji, które ja mam. I one rzeczywiście, po prostu tamte zostały wyparte, a te zostały zaczęli je produkować, ale doszło do poza Chesterami. Nie, Gavnor to był ten czerwony Drive Master, Jack Hammer był Shred Master i Bluesbreaker był Bluesbreaker, tak? Ale doszło jeszcze im oczywiście Vibratrem, Super Vibe, czyli Horus Vibratrem, czyli taki wibrator z tremolem i kompresor, który się nazywa Edward. Więc generalnie taką linię efektów w latach 90. pod koniec lat 90. wypuścił Marshall. Z tego co mi się wydaje, te efekty chyba są produkowane do teraz. Nie wiem, czy cały czas je robią, nie sprawdzałem, ale na rynku wtórnym taki Jack Hammer to jest na przykład tani efekt. Możecie sobie posłuchać jego próbki oczywiście na
na filmikach. Będą próbki Gownora, bo zamieniłem się z Brugaczkiem na jeden efekt staga i dostałem od Gownora, więc będą też te próbki. I generalnie po prostu no, są to bardzo fajne przestery. Jeśli szukacie dobrego takiego przesteru i chcecie, lubicie marszałowskie brzmienie, no to te dwa przestery wam to na pewno zapewnią, tak? Oczywiście w filmie o Hughes Kettnerze, jak oglądaliśmy Warpa, to pomyliłem się i myślałem, że firma już nie istnieje i w ogóle jakoś tego ostatnio się nie interesowałem, ale firma oczywiście istnieje od lat i działa prężnie. Hughes Kettner, tutaj Atax 100, Clap, Reverb, tutaj jest taki Triumph, czyli trzy wzmacniacze właściwie w jednym, Studio 84, Tube 50 i Vortex. Miałem okazję ogrywać tego Ataxa 100, bardzo przyjemny wzmacniacz, powiedziałem, że na rynku używanym można go kupić za jakieś 800 zł. Może 900 w tym momencie i naprawdę warto. Clap Reverb, przerewelacyjny 65-watowy wzmacniacz, naprawdę rewelacyjnie to grało. Sprzedawaliśmy tego bardzo, bardzo dużo, były tanie i dobre po prostu wzmacniacze. Na Triumphie miałem okazję grać, ale jakoś specjalnie mnie nie poruszył. Pamiętam, że na Triumphie grał na przykład Maciek Maleńczuk, jak grał w Homotwiście, tak bardziej metalowo, jak tak chcieli trochę pograć, nie? Vortex jest mi znany, ale nie pamiętam, czy ogrywałem. Chyba tak, ale nie jestem teraz pewien. Tube 50 i Studio 84 niestety okazji nie miałem ogrywać. Myślę, że warto. Słuchajcie, efekty Bossa to jest klasyka oczywiście, to jakiś Rady Music Man na P90. Widzicie, to jest ta P90, którą ja mam wstawioną do siebie w Gibsonie. To tutaj jest ta P90, to P90, ja mam takie właśnie z takiego Music Mana. Bardzo fajnie, z kawką tutaj patrzę. Efekty Bossa, klasyka, na pewno będą się pojawiać, na pewno się pojawiają. U nas może niekoniecznie dużo przesterów na fogu. Ostatnio na przykład dwa flangery. Będziemy porównywać sobie dwie flangery i mam dwa flangery od Bossa, bardzo przyjemne i naprawdę te efekty nie są złe, więc to nie jest tak, no, ale nie wszystkie są też dobre. No. Więc to tak, ja oczywiście, jak wiecie, jaram się efektami Joyo i Joyo raczej mnie kręci, ale tutaj patrzymy sobie na to, jak Boss się reklamował. Mamy kilka stron po kolei, proszę bardzo. ME30, taki wtedy był multi-efekt. Być może na filmiku o gitarach pojawi się wkrótce GT6, czyli taka trochę starsza odsłona po prostu bossów z serii GT. No, zobaczcie sobie, o co chodzi. No tutaj za 200 funtów w 1999 roku to kupa kasy była wtedy w Polsce. Myślę, że to była cała pensja, jak nie więcej. Myślę, że więcej niż cała pensja, bo się zarabiało pewnie z 800 zł, a to mogło być wtedy około 1300 zł, bo wtedy funt stał naprawdę drogo. To tutaj tak właśnie za 199 czy za 200 funtów na Polsce kupić taki multi-efekt, co pewnie na angielskie zarobki, same jak teraz angielskie zarobki, nie było aż takie. Nie była aż takim wydatkiem, prawda? Więc różnice zawsze były. Metal złom, słuchajcie. To jest temat rzeka. No, są tacy, którzy chwalą ten efekt, są tacy, którzy ten efekt kochają i są tacy, którzy ten efekt będą zawsze wielbić, a ja się z tego efektu śmieję. Oczywiście można na nim ukręcić jakieś tam brzmienie, ale jest to efekt, który kupują w większości gitarzyści niedoświadczeni, skręcają sobie środek na zero i w ogóle nic nie słychać z tego, co grają, nie są w stanie się niczego nauczyć, bo nie słyszą własnych błędów i nie ustawiają tego jednego fajnego czy tych dwóch fajnych brzmień, które z tego efektu można wycisnąć, jeśli pokręcimy tym parametrycznym equalizerem. Słuchajcie, no to nie jest mój ulubiony przester, jest twardy i w ogóle no nie. No są przestery lepsze i w ogóle przestery od Bossa, no to nie jest jakaś super akcja w ogóle i nie wiadomo, o co chodzi, dlaczego ludzie je kupują tak naprawdę, bo jest dużo, dużo lepszych przesterów i nawet nie muszę tu chwalić Joyo, ale też Marshall Shredder Master, chociażby ten Marshall, o którym mówiłem wcześniej, Gavnor i Jackhammer. No są przestery inne, no. Posłuchajcie sobie próbek na filmiku o gitarach różnych efektów i będziecie wiedzieć, że przestery te są inne. Piękny tutaj Washburn, słuchajcie, za 475 WG58 koreański.
To jest taka trochę wyższa seria, jeszcze była seria MG. Te gitary pojawiają się bardzo, bardzo tanio w tym momencie, do około 1000-1200 zł, czasem nawet taniej. Można wyrwać takie koreańskie stare washboardy. To są zajebiste instrumenty, jest mostek Takeuchi, są naprawdę przyzwoite stokowe pick-upy, ludzie też często je wymieniają. To jest naprawdę coś, czym się warto zainteresować. Starsze washboardy nie są wcale złe, tak? No i dalej, tu jest GT5, ktoś tam dobrze za mną wyje przez okno. GT5 tutaj, a my będziemy sobie sprawdzać od Piotrka, być może jak się uda, to GT6, prawda? O! Patrzcie, taki Jackson, Phil Collen najpierw miał takiego Jacksona w 92 roku o takim bardzo pokrajcowanym kształcie, a potem przeszedł do normalnych kształtów i o, taka piękna gitarka. Mi się ta gitara tak przezajebiście podoba, po prostu wygląda trochę jak taki lak The Beast też, po prostu z tym miodowym kolorem, no rewelacyjny, Wilkinsonowski mostek z Seymour Duncan pick-up czy Duncan Design. A widzicie, Duncan Design są w tej wersji, czyli PC3 miała Duncan Design. Taka sygnatura kosztowała 700 funtów. Mało ich jest na rynku wtórnym, ja nie spotkałem się. Myślę, że jak ktoś ma tego PC, to go dość konkretnie sobie trzyma. Za 500 funtów można było kupić 839 przecenionego Les Paul Mega Deal. Tutaj Gibson DePaul SL. Takiej średniej, nie wiem, no, musiałem ograć te gitary teraz. No. Grałem na takich DePaul i nie wiem jak to, coś tam. Wtedy to byliśmy jednak debilami i nie wiedzieliśmy, że to Gibson gra i że jak grać na Gibsonie. To może nam się wydawało po prostu, że one nie grają, więc nie będę nic mówił. A tutaj jest PC1K, czyli amerykańska wersja tej samej gitary, którą tam widzieliśmy, już trochę taka w ogóle bardziej wypasiona i bardziej w ogóle nie wiadomo jak, za 1600 funtów, więc mamy coś takiego, różne te cenki, PRS-y, już można było kupić Dimebag Darrell Washburn, co jest bardzo ciekawe, bo mało ludzi wie o tym, że przez chwilę Dimebag Darrell grał na Washburnach i jest cała seria jego sygnowanych Washburn. Najgorsze gitary, na jakich grałem, czyli BT2 i BT4 od Washburna, to są oczywiście najgorsze gitary, jakie w ogóle kiedykolwiek miałem w rękach, słuchajcie. Schecter C7, w 99 roku już zaczynają się pojawiać tańsze Schectery, już firma zaczyna wchodzić na ten taki rynek tych gitar dla normalnego gracza. Jak wiecie, Schecter na początku to amerykańska firma, która produkowała naprawdę wypasione instrumenty i naprawdę takie instrumenty, które no wysokiej półki. A potem sobie zrobili Diamond Series, czyli właśnie takie instrumenty, które na początku były produkowane w Korei. Teraz też są koreańskie, ale chyba jeszcze produkują w różnych innych krajach te tańsze modele obecnie. W 99 roku taka gitara kosztowała 500 funtów. W Polsce wtedy ich jeszcze za bardzo jakoś tak nikt nie sprowadzał i ich jeszcze nie było wtedy. W Polsce pojawiły się dużo później. Mamy tutaj 7-strunową gitarę ze stałym mostkiem, z pick-upami Duncan Design. Zrobione jest body z ash, czyli to jest, co to jest? Ash to jest jesion, tak? I mamy klonowy tutaj, nowy gryf. Gitarka zebrała całkiem ładną tutaj opinię, jeśli chodzi o tutaj magazyn, no ale wiecie jak to jest z magazynami. No, do tej pory taki C7 można znaleźć, do tej pory chyba C7 jest produkowane, może ma troszeczkę inną główkę, ale cały czas to wszystko jest, więc to tak. No, tutaj jeszcze taki Schecter Avenger też chyba. Avenger to jest taki jeszcze też 7-strunowy. Tutaj, szanowni państwo, jeden z efektów takich, które można było sobie kupić, te multi-efekty, wtedy takie śmieszne, DOT, VGS50, z pedałem ekspresji, to wszystko, szanowni państwo, na tamte czasy też się śmieję z tych wszystkich multi-efektów, nie? No bo taki na przykład Boss GT5, albo Boss GT tam 6, albo w ogóle nawet 4, czy potem 8, i w ogóle to wszyscy się tym jarali, że o tak, jest tak 100 razy lepszy niż ten poprzedni, w ogóle i tak zajebiście, i teraz to już rewelacja, i za 2 lata wychodzi następna wersja, jakiś Boss GT10, nie wiem, jakiś wyższy DOT, i co, już te wszystkie nie grają, a teraz tamten gra i w ogóle, no i to jest tak, no moim zdaniem jest coś takiego, no są, to tak jak z gitarami, są gitary, które grają, są gitary, które nie grają i tak samo są multi-efekty, które będą grały i multi-efekty, które będą nie grały, większość multi-efektów nie gra, czy one są nowe,
czy stare, to po prostu moim zdaniem to nie jest to, co tak naprawdę zrobimy, jeśli podłączymy sobie kosteczki, jeśli podłączymy sobie normalny wzmacniacz i programy, normalnie przez efekty. Większość efektów nie traci aż tak bardzo, tak w kostkach małych, nie traci aż tak bardzo na, wartości, a tym bardziej jeśli kupimy używane, to zawsze mniej więcej te same pieniądze sprzedamy. No niestety multi efekty generacyjnie się zmieniają i niestety jest tak, że no, te ceny po prostu spadają na rynku wtórnym, więc to w ten sposób, szanowni państwo. Natomiast firmę Snarling Dog znacie, bo jest porównanie kaczek na filmiku o gitarach. Te kaczki mi się ostatnio coś tam zaczęły psuć. Muszę poprosić kogoś, żeby mi je naprawił. Co ja tutaj chciałem pokazać? Co tu zaznaczyłem? A, może ten tutaj Tandrea Lemon Oil, że nie tylko jest, wiecie, no, że nie tylko na polskim, że różne filmy robią, tak? Eric Clapton jest na, jak przypominam już, jak mam tutaj na okładce tego magazynu, tutaj Eric Clapton trochę ze starszych czasów, jego gitarka Blackie, która w ogóle poszła za nie wiadomo jakie miliardy, Fender Strat Brownie to jest, a Blackie jest jeszcze inny i cała to jego kolekcja w ogóle Stratocasterów, dość znany jest z tego, że również grał na Gibsonie Explorerze, grał również na SG, grał również na wielu innych gitarach niż Stratocaster, ale wszyscy Claptona kojarzą raczej ze Stratocasterem, ale jak mówię, no Firebird to była gitara, której używał, Gibson SG Standard to była gitara, której też używał, więc to w ten sposób. O, tutaj taki piękny niebieski, w ogóle Roger Giffin Guitar, nie wiem, w życiu nie słyszałem o takiej firmie, Roger Giffin, w życiu nie słyszałem o czymś takim. Les Paul Studio. Pozdrawiam Krzyśka Świątkiewicza i zespół Abator. Krzysiek Świątkiewicz ma bardzo podobnego Les Paula Studio do tego, którego tutaj możecie sobie zobaczyć. Les Paul Studio, tani approach, jeśli chodzi o gitary Les Paul, czyli nie mamy żadnych bindingów na gryfie, na korpusie, prostsze malowanie, ale ten sam mostek, te same pick-upy, ta sama deska, ten sam gryf, tylko po prostu bez tych wszystkich ozdób i dzięki temu można kupić to dużo taniej. Gra. Wszystkie Gibsony, które odgrywałem, to grały. Mówię, jak kiedyś miałem zupełnie inne zdanie na ten temat i w ogóle to się mi zmieniło przez lata. Zawsze chciałem grać na Gibsonach, ale zawsze mi się wydawało, że tylko te wysokie modele grają. To rzeczywiście są różnice pomiędzy wyższymi modelami, już takimi NOS, czy tam w ogóle najlepsze, to są w ogóle te stare gibole takie już. Im starsze, tym fajniejsze i fajniej grają, bo nie wiem jak to jest, może to też tak się po prostu czuję, ale generalnie chodzi mi o to, że no Gibson to Gibson. Po wielu latach dochodzę do wniosku, że po prostu Gibson to Gibson i nie ma się co zastanawiać. No to gra w swój jedyny specyficzny sposób i tak to wygląda. Tutaj dalej sobie badamy gitarki, jakie miał pan Eric Clapton. Dobrze wygląda, nie? W okresie cocaine. Cream, cholera. Proszę, na takim Gibsonie, na takich 90 z F-ami, tutaj się gdzieś można było go nawet dopatrzeć, więc to nie jest tak, że tylko i wyłącznie Eric Clapton sobie grał na Stratocasterze. Proszę bardzo, przy zajebisty Explorer, kolejna 58 rocznik, prawdziwa gitara Explorer i też na niej sobie popyla tutaj właśnie Mr. Clapton, więc... Więc jak widzicie, prawda, no to jest na takich w ogóle wielgaśnych też sobie grał. O, tutaj na jakieś gitarki dobro. Proszę bardzo, zaczynał pewnie robić o Harmony Stratotone, National Electric, jakiś Hofner w ogóle, no czyli też jakieś straszne gitary w ogóle, nie? Okropne takie jakieś na początkujące, ale o, proszę bardzo. I z Telecasterem można było go znaleźć, więc Clapton ograł chyba wszystkie, w ogóle jakie ma fajne ogrodniczki, ograł chyba wszystkie możliwe gitary, proszę bardzo. Podzik, bardzo dobra rzecz.
O, a to jest rok 99, to jest rok, kiedy Mr. Adrian Smith wrócił do Iron Maiden. No niestety został Yannick Gers, właściwie nie wiem. Ja uważam, że Yannick Gers jest niepotrzebny w Iron Maiden, że powinien to być bez... Jakoś jego gra mnie nie przekonuje w ogóle, jakoś jego obecność w Iron Maiden mnie nie przekonuje. Zresztą w ogóle płyty, które nagrali po Seven Son też do końca mnie już tak bardzo nie przekonują. Widziałem koncert na żywo w tym składzie. Wielki props i ogólnie zajebista zabawa, no ale po prostu tak jak kula, tak ja twierdzę po prostu, że tutaj nie powinno być tego pana, no ale niech sobie gra. No, śmiejemy się, że on podpisał kontrakt na dożywocie. Jak Adam Smith odszedł, to podpisał kontrakt na dożywocie i dlatego został, jak on wrócił, bo nie można było go wyrzucić, słuchajcie. No, podobno, nie wiem, czy to prawda, czy nie. Tutaj jest gear Adriana Smitha, czyli jego graty, szanowni państwo, proszę bardzo. Dean Explorer, znaczy Dean w sensie ML, taki tutaj troszeczkę był jakby taki zmniejszony. Tutaj jakieś Axisy w ogóle, tutaj w ogóle są jakieś marszale, końcóweczki i tak dalej. Mamy też King V, na King V sobie gra. No oczywiście Stratocaster, ale oczywiście tutaj jest humbucker w nim, więc i Floyd Rose. Oczywiście Gibson Les Paul Deluxe Gold Top. I tutaj oczywiście też customowy Jackson, ten pierwszy, na podstawie którego to wszystko zostało zrobione, co teraz możecie sobie kupić. Teraz można kupić takiego Jacksona, a to jest ten prawdziwy customowy Jackson pana Adriana, więc to tak. A więc jest naprawdę wyjebany w kosmos gitarzysta. Tutaj chyba chciałem zwrócić uwagę na gitarki Weston, z tego co mi się wydaje. Tutaj są te sceny w ogóle, są te sceny Snarling Doga. Można sobie zobaczyć, były efekty Snarling Doga. Efekty Snarling Doga są dobre, no nie wiem co mi się w tych kaczkach popsuło. Muszę coś tam z nimi wymądzić, może Jarek je naprawi. W każdym razie, kurde, 21 minut, jeszcze nawet jednej gazetki nie obejrzeliśmy. Ze dwie się może zmieszczą. Weston, takie śmieszne gitarki, proste. Nie wiem, co o nich zrobić. Nigdy nie grałem, więc nie mam pojęcia. Rockabilly Rebels. Też ładnie. Rzeczyki. Jakoś Hollow Body mnie nie jara, nie? O, patrzcie. Tokaj Talbo jest to bardzo, bardzo klasyczna gitara dla firmy Tokaj. Jest to ich wymysł, jest to ich kształt, wszystko jest ich konstrukcją, czyli nie, to nie jest tylko tak, że oni ściągali z innych firm i że po prostu robili tylko wyłącznie dobre kopie i zajebiste kopie Les Pauli i Stratów i takich gitar. Mieli taką swoją konstrukcję. Nie pamiętam, czy to nie było w ogóle z jakichś tutaj dziwnych gdzieś tam materiałów robione. W każdym razie Tokaj Talbo możecie sobie gdzieś tam wygooglować i posprawdzać, o co chodzi. Śmieszne sytuacje, wyglądowo przynajmniej. Jak wiecie, na filmika o gitarach i w przeglądach prasy gitarowej interesujemy się reklamami Epiphona, Gibsona i różnych innych takich firm. Ostatnio pojawił się taki Les Paul Black Beauty, czy pojawił się, jeszcze się pojawi, bo ja wiecie, nakręcam filmiki już z takimi różnymi odstępami czasowymi, że czasem nakręcam 380 odcinek, a wy widzicie 340 i mam 20 miejsc pomiędzy nim jeszcze gdzieś tam, bo są powtrącane różne filmiki, sobie nagrywam na przykład filmik, który będzie 3 miesiące temu, który będzie dopiero opublikowany, więc co tak, w każdym bądź razie na filmik o gitarach jest taki Les Paul Black Beauty do sprawdzenia. I szanowni państwo, tutaj jest taka specjalna seria, wtedy w latach 90 zrobiona w Korei, różnych kolorowych, ten jest niebieski, ale będzie taki też zielony, stary, zajebisty Epiphone niedługo, więc spodziewać się takiej gitarki. No wtedy w tamtych latach to te gitary naprawdę robiły furorę i to był bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o Les Paul w jakichś tam dobrych cenach. Potem zaczęły te ceny dziwnie skakać, jeśli chodzi o Epiphone'a. To pewnie było związane z jakimiś kursami walut, z zmianą pewnie producenta, bo ja pamiętam, że właśnie jak zaczęły się te chińskie, to z powrotem staniała, jak ostatnie serie koreańskie były sprzedawane naprawdę, naprawdę bardzo drogo przez dystrybutorów. Mówię tu o gitarach nowych w sklepie. Więc pamiętam, Intertom taka była firma, nie wiem czy jeszcze istnieje, i oni byli
dystrybutorem. Strasznie w tym momencie mieli ceny na Epiphone'a. A tutaj ten techniczny Jimmy'ego Hendrixa. Tu już nie. No dobra, jeszcze mamy. To jest dopiero 24 minuty. Powiedzmy, że może uda się jeszcze jedną wezwkę przejrzeć. Przechodzimy o miesiąc dalej, czyli byliśmy w czerwcu, teraz byliśmy w lipcu 99 roku, szanowni Państwo. No więc jedziemy sobie z koksem. Zobaczymy, co oni tutaj. O, takie magnetofony wracają do Aspicie. Te na kasety 8-śladowe, tam 4-śladowe, różnie to bywa, ale wracają do łaski, tak magnetofony do nagrywania sobie prób, do po prostu, nawet ja słyszałem ostatnio, Siemion chce na tym nagrać całą płytę, no. Więc takie rzeczy wracają, fajne to jest tak naprawdę i rzeczywiście się może przydać, słuchajcie. Jak wiecie, również na przykład można na filmiku o gitarach usłyszeć efekty Akai. Jest taki Akai Drive 3D, zajebisty przester. Tutaj troszeczkę starsze efekty Akai, ale efekty Akai są naprawdę, naprawdę bardzo fajne i bardzo dobre. Mamy phrase sampler, jakieś w ogóle takie multiwach, czyli wiele różnych wachów, phaser do shredu z pedałem jakimś tam głośności, z jakąś sekcją w ogóle na lampie chyba coś tutaj jest z tego. Nie wiem, czy to jest tak symulacja lampy. Nie, no chyba jest jakaś lampa tutaj, bo nawet ma taki wywieczniczek. Headrush, czyli zajebisty delay, który znacie, ale co śmieszne, reklamowali się z gitarą taką tutaj Jacksona, w ogóle dinki w te czaszki. Więc to tak, słuchajcie. Crate GFX65, nie grałem na tym piecu, a może grałem, a nie pamiętam, bo były takie Crate'y w takim sklepie na 6 sierpnia, 22 lipca był taki sklep w Łodzi, dawno temu, kto pamięta takie czasy, tego pozdrawiam. I tam były Crate'y i no ja wtedy nie mogę tego powiedzieć, że ogrywałem, bo byłem adeptem dopiero sztuki gitarowej i to tak ogrywanie w takim, jeśli się tam gra 2-3 lata i w ogóle to nie jest jeszcze to, no ja uważam, że teraz jestem na takim etapie, że trochę już zebrałem tej wiedzy przez lata i teraz sobie mogę zacząć ogrywać. Pewnie za 20 lat będę miał zupełnie inne zdanie niż mam teraz na temat gitar. Jeśli przez następne 20 lat będę się nim interesował, tak jak się interesuje przez 20 poprzednich ponad, więc to się wszystko zmienia. No ale myślę, że taki krejcik to kopie tyłek, bo krejty generalnie wzmacniacze dobre i pamiętam, że wtedy wszyscy się tymi krejtami, jak one weszły, bardzo, bardzo jarali. Tutaj wspomniany już wcześniej. Proszę bardzo. Nie, tak nie będzie, tutaj jest jackhammer. Kamera na statywie. Powinienem chęci na dwie, jedną mi na statywie i tutaj drugą bliżanko, nie? W każdym razie zmiana to. No może by tak kręcić, kurczę, w te przeglądy prasy zacząć. Nie wiem. No właściwie może nie jest zły pomysł. Zobaczę. Może nakręcę tak jeden i zobaczę, jak się montuje. A tutaj kolejny Music Man, tym razem już na dwóch humbuckerach. Music Man bardzo, bardzo, w ogóle fajna reklama, nie? Takie wszystkie czerwone, jeden niebieski się wybijający. Ładnie to zrobił. Music Man, zajebiste instrumenty, zajebiste gitary i naprawdę rewelacyjnie brzmiące i w ogóle, no, bez dwóch zdań, kopiące tyłek dość konkretnie i warto się nimi zainteresować, jeśli szukać gitary droższej. Mają oczywiście swoje tańsze wersje, czyli jakieś tam OLP, jakieś tam Sterlingi i takie różne. To już oczywiście nie jest to, no tak samo jak Epiphone nie będzie Gibsonem, Squier nie będzie Fenderem i tak dalej, no oprócz japońskich jakichś tam pewnych, ale to też no, nie będzie do końca to Fender taki prawdziwy amerykański, no to też tak to nie jest z tymi tańszymi wersjami, a Music Many to już konkretne instrumenty. Grałem na wielu Music Manach i są one naprawdę specyficzne na swój sposób, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre, no, więc to taka sytuacja. Na PRS-a grałem trochę mniej. PRS-ów nie dają tak do ogrywania, bo to są drogie i takie w ogóle super wykończone gitary, więc tak. Ja niestety nie miałem swojego PRS-a, ale chciałbym kiedyś jeszcze może mieć PRS-a. Chociaż do końca mnie takie gitary nie jarają, to w ogóle. Zajebista reklama w ogóle dla Dario, nie? Nie wiem, czy skojarzyliście w ogóle, o co chodzi, ale naprawdę dobra rzecz. O, tutaj dwa takie ciekawe instrumenty, tylko efekty, które chciałem wam pokazać. Hotter Sound, taki mikro wzmacniacz, kompresor, limiter, bramka. Wszystko takie wbudowane w jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest do basu, czy do gitary. Nie, no taki po prostu preampik jakiś tutaj to jest.
ciekawostka, ale tutaj jest też taki, o, Cheddar Gorgeous, czyli Lofton. Już wtedy firma Lofton działała, nawet o tym nie wiedziałem, myślałem, że jest trochę młodsza. Cheese Sour za 230 funtów można było sobie kupić. No to jest przester, tak? Bo porównuję go na przykład z Dodem Grunge, którego można usłyszeć na mikrogitarach. Nie, Digitecha Grunge mamy. Electro Harmonics Big Muff, Carl Martin Hot Drive and Boost i Buddha Fatman. To Buddha Fatman jest w podobnej cenie, wszystkie inne są Carl Martin za 120, a tamte kosztują około 69-49 wtedy kosztowały. Jest to jakiś tam taki przesterek, no, tutaj jak widzicie, ale o pewnych jakichś sytuacjach, że coś tu można, Ranger, bla bla bla, Big Cheese Muff Sound Alike Pedals Back into Production He Decided, Made the Power and See, co to za efekt jest? Nie wiem, czy ma na to na dwa brzmienia, no jakiś taki dziwaczny, słuchajcie. I to jest zadanie, trzeba sprawdzić. Lofton Cheese Sauce. Cheese and Sauce. Rozumiem, że są dwa po prostu efekty, między którymi się chyba przełącza. Ale jeszcze tutaj są, jest, nie rozumiem, po co jest tutaj to wejście. Skoro jest in and out, to tego nie chłam, no nieważne. Dziwne to. Serowe. Dwie tutaj sytuacje do pokazania. Po pierwsze oczywiście Parker Flyer. Parker Flyer, zajebiste instrumenty. Miałem okazję sobie nawet ogrywać kilka takich prawdziwych i naprawdę, naprawdę fajne. Wiem, że grałem na takim Flyer Classicu tego gościa z Blue Cafe. Sokal, czy jakbyś tam on się nazywał. Taki był taki typ jak lider. To kiedyś przypadkowo robiłem technikę Blue Cafe i akurat postroiłem, tam sobie coś tam poplumkałem przez chwilę na takiej gitarze. Fajny feeling, no dobrze, ale to też specyficzne instrumenty, no wszyscy są tak, są, gitary są klasyczne, jeśli chodzi o elektrykę oczywiście, elektryczne gitary, to mamy gitary takie o klasycznych nawiązaniach, czyli a la Fender, a la Gibson i cała ta linia, potem są super straty. Tu mamy na przykład nawiązanie do Fendera Telecastera, ale już zupełnie super statowe podejście i zupełnie inne, i w ogóle patrzcie, z takim super jointem i tak dalej, więc są jak mówię, no takie odnogi od klasycznych kształtów, są odnogi później właśnie super statowe, są te wszystkie metalowe kształty i w ogóle i takie kształty różne dziwaczne, jak właśnie Talbota Tokaj, którego zobaczyliście wcześniej, jak Parker Fly i tam jakiś chociażby nawet gitara pierwsza fila kolena tam z 92 roku. O. Za 600 funtów meksykański Stratocaster, grubo poszło wtedy. Który jest w ogóle Classic 50, czyli to jest, być może to nawet rozmawiamy o tym, co sobie reklamowali wtedy, ta Classic Series może właśnie była meksykańska. Tutaj nawet się zastanawiałem, czy jest lepszy od japońskiego Stratocastera w tym magazynie. Słuchajcie, no nie wiem, gradacja jest prosta, jeśli chodzi o Fendera, są amerykańskie, japońskie, meksykańskie i koreańskie i potem chińskie, tak? To niestety działa, no, żaden chiński nie zagra tak jak chociażby japoński. Nie ma w ogóle o tym, albo meksykański. I to tak jest. No, śmieszna jest jeszcze historia, że podobno ci sami pracownicy pracują w fabryce w Meksyku, ci sami pracują w fabryce w Ameryce, gdzie się wymieniają, na godzinę robią jedni w jednej fabryce, a drudzy w drugiej. Nie wiem na ile to jest prawdą. Psur to też nieosiągalna rzecz jeszcze dla mnie. 2000 funtów to jednak jest kupa siana, jest to rzecz jeszcze nieosiągalna dla mnie w żaden sposób, ale sur to konkretna sytuacja, jeśli chodzi o gitary. Jeszcze chciałbym sobie takie gitary kiedyś ogrywać, być może nawet jakby się udało, to na filmikach. Tutaj pozdrawiam Karola Honde Schwede, który taką gitarę miał. To jest Yamaha Pacifica 120, telecasterowaty kształt na dwóch humbuckerach. On tej gitary jakoś specjalnie nie lubił, nie wiem czemu. Mi się wydaje, że byłaby to normalna Pacifica, taka jak każda inna i że po prostu można byłoby spokojnie na niej się nauczyć grać. Może już po prostu była dla niego zbyt prosta, no nie wiem zielonego pojęcia. W każdym razie oczywiście miałem w rękach takie instrumenty i oczywiście są to instrumenty dla początkujących, które są naprawdę bardzo, bardzo na propsie moim zdaniem. No, ale tak. Każdemu
nie każdemu dogodzisz. O, tutaj natomiast jest takie coś jak KORG 104 Hyper Distortion DS, KORG 105 tutaj Classic Overdrive, 301 Dynamic Echo, czyli jakieś tam delay i w ogóle tego typu sytuacje, i taki jeszcze z MultiFX 411, i to chciałem wam pokazać. Ten jest do przesłuchania na filmiku o gitarach i być może jeszcze go kiedyś gdzieś tam sobie wepniemy w jakąś taką deskę. Myślę o zrobieniu deski po prostu do testowania gitar. Myślę o zrobieniu deski, na której będzie bardzo dużo różnych przesterów, żeby przełączać między jednym a drugim przesterem, grę cały czas ten riff sam i tak dalej. No już to powoli się zaczyna przy użyciu efektów Joyo, ale właściwie mam dużo różnych innych przesterów, które można sprawdzić. Joyo nie ma lipy, więc na pewno nie przegrałem jakoś specjalnie z innymi firmami, więc myślę, że to nawet będzie na plus dla Joyo, bo sobie będziecie mogli porównać, że Joyo są tak samo dobre jak jakieś firmy, które już znacie od lat, więc to tak, no. Więc chyba zrobię taką deskę, może nawet dzisiaj zrobię to, jak skończę nagrywać ten filmik. Tutaj, o, proszę bardzo, takie ciekawe instrumenciki i różne sytuacyjki. RG-750, Les Paul i tutaj taki SG. A czyje to jest? Nie mam żadnego pojęcia. Jack Cook? Nie mam pojęcia, kto jest. O, proszę bardzo, a tu jest produkcja Pacific na przykład pokazana. Tutaj mamy malowanie jakiś tam Pacific. Gitary są oczywiście z CNC. Chciałbym nakręcić filmik o CNC maszynach, ale kurde, najlepiej byłoby się wybrać do pana Witkowskiego i zrobić z nim wywiad w tej kwestii. I z nim sobie pogadać. No. I taka tutaj właśnie jest pokazana cała firma Yamaha, jak robią. Tutaj patrzcie, ile jest gryfów od tych. Pokażę wam tutaj gryfy Yamaha Pacyfiki. Lubicie oglądać te filmy takie, gdzie fakt czy czu? Ja lubię sobie. Przepraszam bardzo za to, naprawdę bardzo przepraszam za moje smarkanie. No ale cóż, nie wycinamy smarkania. O, i tutaj właśnie rzeczone Pacyfiki. Jest najniższy model, a nie, to nie jest najniższy, to jest jakaś 312, bo ma złoty osprzęt, potem już jest Wilkinsonowskie mostki, czyli już jakieś tam 600, 600, 500 i wyższe modele, pewnie to będzie 500, to będzie 600. Są różnice pomiędzy tymi gitarami, nie tylko wizualne, ale po prostu w osprzęcie i w ogólnym feelingu i w takim dopracowaniu i jeszcze w szczegółach po prostu. No, diabeł tutaj w szczegółach, więc jeśli się zastanawiacie, czy jest różnica między 312, 512, no 112, jeśli chodzi o Pacyfikę, no to jest. Tak, no. Tutaj mamy, o, znowu wracamy sobie do PRS-ów. PRS-ów miałem zrobić historię w ogóle, nie? Mam dużo materiałów na temat firmy PRS. Ostatnio nawet fajny plakat dostałem i ten filmik się pojawi. No, to jest taki filmik legenda, który ma się pojawić i który przeżycie od wielu, wielu odcinków, że się ma pojawić, ale będzie, no będą te PRS-y. Jeszcze o nich sobie porozmawiamy. Tylko to chciałem zrobić już naprawdę taki gruby film, pokazać wszystkie te materiały bardzo, bardzo dobrze. A tutaj Single Rectifier. Single Rectifier porównują z VHD Pitbull. Pewnie VHD Pitbull też dobrze łoi. O. A, to jest ta Classic Series, czyli ona jest meksykańska. Chociaż nie. Classic Series byli creation of World Guitars and the time built at Fender Factory in Ensenada, Baja California. No, czyli jest to Meksyk, tak? Ale śmiesznie to napisali, bo Baja California, czy jak nam się czyta, to nie każdy musi wiedzieć, że to nie jest w Ameryce, nie? Pisze Kalifornia, tutaj, dobre, no, a to wszystko jest, mówię, no, 150 km od siebie, czy tam ileś, jakoś tak, i po prostu ci goście wędrują pomiędzy jedną fabryką a drugą podobno. Przynajmniej tak twierdzi Groove, Dr. Groovy. Godiny. No te może akurat nie są rewelacyjnie piękne do metalu, raczej jakieś takie bluesowo-jazzowe instrumenty lub w ogóle popowe i takie specyficzne, ale godiny kopią dupę po konkrecie. Te w ogóle takie tanie te radiatory. Kopią dupę po konkrecie takie godiny i to też jedne z fajniejszych gitar, jakie miałem w rękach, to były właśnie godiny. A, tu jest reklama w ogóle Gibsona.
taka historyczna. Historyczna. No patrzcie. Ten. A i znowu ten sam Gibson Les Paul, więc możemy sobie go ładnie tutaj już spokojnie ominąć. I co mamy na końcu? 39 minut wyszło. A, no proszę bardzo. Najważniejszego basistę w historii heavy metal. Właśnie szefa w ogóle całego tutaj Iron Maiden. Więc konkret. No dobra, słuchajcie, przedłużam już ten odcinek, jak już jedziemy, jest 40 minut. Kto jest wytrwały i kogo to interesuje, to obejrzy. Bardzo tutaj pozdrawiam, znaczy tak się pozdrawia. Nie, tak nie pozdrawiam, tak pozdrawiam. W każdym bądź razie Bryan Adams. Bryan Adams grał w Sopocie kiedyś, na festiwalu, międzynarodowym festiwalu piosenki w Sopocie. Wystąpił Bryan Adams, grał na basie, miał gitarzystę i perkusistę, wystąpili w trio. To już wiecie skąd, nie? Inglourious Basterds. W każdym bądź razie wystąpili w trio. Ubrani na biało, na białych maszalach, na białych gitarach, wszystko było na biało i dopierdolili taki koncert, że po prostu masakra. A on grał na basie, mimo tego, że w większości przypadków widać go właśnie ze Stratocasterem, to w tym zestawieniu grał sobie na basie swoje kawałki. O, Gibson Nighthawk, Blueshawk, jeszcze gorzej. Ja pierdolę, jakie to jest brzydkie. Tutaj niby takie, że większe wycięcie, no ale jest po prostu okropna jest ta gitara. Nie podoba mi się. Podoba wam się ta gitara? Bo mnie się nie podoba ona w ogóle. Tak. O, proszę bardzo. Jak wspomnieliśmy o Johnsonie, to również właśnie takie pierwsze Line 6 tu właściwie jest zbudowany po prostu pod i dobudowany do niego wzmacniacz, pod nereczka. Wiecie, o co chodzi. Super modeling i tak dalej, i tak dalej. Nie grałem na takich Line 6ach w tamtych czasach, grałem na Johnsonie, teraz mam takiego odskórowego poda w Polsce, którego jeszcze kiedyś przywiozę tutaj do Anglii i jeszcze sobie go wykorzystamy w niektórych nagraniach i myślę, że niektórych dobrze, doskonale zaskoczy bezimpulsowego jakiegoś tam symulacji impulsowej paczki, czy jak to się teraz nazywa. Firma Fernandez, ostatnio pojawił się u nas Fernandez Dragonfly. Troszeczkę inna gitara niż tutaj ten kształt, ale przy okazji tamtej właśnie wspominałem, że oni mają takie swoje różne śmieszne designy i tutaj jest właśnie chociażby jeden z takich właśnie przykładów dosyć dziwnego designu gitary, jeśli chodzi. Taki niby Firebird nawiązanie, no ale zupełnie to jest coś innego, słuchajcie. Tutaj już tą stronkę, to już sobie przeglądaliśmy w poprzedniej, więc jedziemy z koksem dalej. Nobu. Angielskie gitary, logo wyraźnie nawiązujące do Gibsona, takie Nobu, możecie sobie sprawdzić gdzieś tam w jakimś internecie i Nobu, takie gitarki, no troszeczkę inna, teraz w ogóle Epiphone zrobił taką mini wersję i Gibson chyba też, nie wiem czy Gibson też, czy tylko w Epiphone ona wyszła, taką mini wersję 335, czy 355. Śmieszne. I też pojawiały się właśnie wtedy, w latach pod koniec lat 90., może nawet troszeczkę wcześniej. Jeszcze to też wiemy o tym, bo pojawiają się te gitary po prostu w filmikach, w przeglądach prasy. Mamy takie ESP LTD, Grassroots się pojawiało też, więc wiecie, o co chodzi. I tutaj właśnie kolejny przykład za 529 funtów, taka gitarka. Wyprodukowana w Korei. 529 funtów kosztowały te instrumenty, więc cenowo dowalali. Teraz można je wyrwać dużo, dużo taniej, na przykład do tam 1400 zł takie instrumenty. Chodzą czasem nawet tańsze. Tutaj jest stara seria 200. Jak wiecie, co kiedyś było serią 200, to na przykład teraz pewnie jest serią 400 i to tak zrobili, więc jest coś takiego. Piwej Wolfram Special koreański, Washburn P2, Gibson SG Special i Jackson AT2, to są takie tutaj konkurenci tej gitarki. Na tej konkretnie nie grałem, ale dużo, dużo LTD jest omówionych na filmikach o gitarach, więc jeśli interesujecie się tymi gitarami, to one są na filmikach i można je znaleźć. Przepiękna reklama Federa, proszę bardzo, tutaj flaga amerykańska, pastelowe rozmycie,
tutaj mamy Made in Russia, w ogóle lampę, czyli połączenie zimnej wojny z ciepłą wojną. I tutaj taki American Standard Fender, szanowni Państwo. Tak to się prezentuje, proszę bardzo. Classic. I tutaj są te instrumenty. I te są amerykańskie, tak, bo to są wszystko American Standard. Jeszcze tu takie srebrne logo, które teraz jest wykorzystywane w Fenderach z Meksyku. To jest takie, jak ja mam na swoim Telecasterze. O, tutaj proszę bardzo. Chociaż to już, tak, jak American Standard, to co już meksykańskie. No pewnie, to już jest meksykański Fender, to gówno prawda. Tu piszą The American Standard, Standard Series Baja California, czyli to jest normalnie wszystko, tutaj meksykańskie, ale patrzcie jak oni to... Fender to jest największy ściemniacz ogólnie w reklamach i we wszystkich swoich produktach. Miesza to, w ogóle tych producentów, te nazwy, te... Kiedyś standard był amerykański, potem zrobili standard taki, potem jest American Standard, tutaj piszą American Standard. Nie no, po prostu Fender bardzo, bardzo miesza. No. Te są zrobione w Ameryce. Widzicie, American Standard Series jest zrobiona i ma takie logo, jak na przykład potem japońskie, spaghetti logo, jak potem japońskie, więc tu jest jeszcze USA Deluxe, więc no naprawdę, Fender miesza, kupił Jacksona, zamieszał kompletnie w Jacksonie, miesza ze Squierami, miesza po prostu ze wszystkim, no Fender jest mieszaczem, jeśli chodzi o tak zwane marketingowe podejście do sprzedaży gitary, do produkcji gitary, to konkretnie confused, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to ja tak mam 46 minut, a on proszę, wspomniany tutaj właśnie żywot Briana. A tutaj chciałem pokazać nie Rogera Taylora, który nagrał jakąś tam całą nową płytę, bardzo lubię jak on śpiewa I'm in love with my car, ale tutaj mamy o, takie piękne Jacksonki, KV3, KE3, który w wielu odsłonach jest na filmikach. RR3 jakoś nie trafiliśmy, ale to są bardzo podobne instrumenty. No, właściwie jest jeden instrument o różnych kształtach, można sobie to nazwać, ale no KV3 chyba jest, a jak nie KV3, to jakiś inny King V. Kelly KE3 na pewno jest i to w wielu odsłonach, nawet ostatnio był jeden taki, który tam złożyłem, jak wiecie, do kupy. Tą gitarę miałem w dwóch egzemplarzach osobiście, zamieniłem, zostawiłem sobie, potem kupiłem Professionala EX-a z 92 roku i okazało się, że jest trochę lepsza, więc sprzedałem te wersje. Miałem też rzeczywiście takie odinki, dużo miałem Jacksonów, nie będę się tym chwalił, ale rzeczywiście Jacksonów miałem sporo. No nie, no już tutaj pana Metalzone to już sobie omówiliśmy, więc myślę, że nie ma co. O, tutaj proszę bardzo. Jak myślicie, kto wygrał? Pacyfika czy Squier? Napijam się kawki. Tu w ogóle jakieś ten parki. Marshall G20, G215. Tutaj jakiś Valve State Park, Lani. Nie wiem jaki to jest Lani. Tutaj JCM600 w ogóle. Następny jakiś Valve State. Tutaj Valve State, tu Valve State. 15, tu też 15, tutaj chyba. Tutaj 40 chyba. No i kto wygrał? Squier taki czy Pacyfika? Jak myślicie? Chyba jednak Pacyfika wygrała, co? Pacyfika nawet lepiej wygląda niż taki Squier. No kurwa. Te Squiery są, nie wiem, jakieś takie w ogóle mało z Fendera mają, a to jest gitara, którą się bierze do ręki i bezproblemowo na niej można grać właściwie wszystkich takich muzycznych na samym początku. Ja przynajmniej tak uważam, jak wiecie, oglądacie filmiki o gitarach od lat, to wiecie, że Yamaha Pacyfika na propsie. Tutaj dość konkretnie je w ogóle porozkręcali to wszystko i naprawdę dość taki jest ten test ładnie zrobiony, no bo jak widzicie, poodkręcali tu gryfy, w ogóle posprawdzali, nie wiem o co chodzi. Niby, że są te gitary takie same, tak? Value for money są takie same, sound, Squier ma trójeczkę, Pacyfika ma czwóreczkę, playability mają obie po 3,5 według nich, jakość wykonania 4,3,5 dla Squiera, 4 dla Yamahy, więc generalnie wygrywa tutaj, jak widzicie, raczej wygrywa jednak nam Yamaha, no tutaj mamy werdykt. 3,5 łącznie zyskał Squier Standard i 4 zyskał tutaj właśnie o tu ten
Yamaha Pacific, więc to tak, no. Wszystko tutaj jest tak. Taiwan, Korea, Alder, Maple, One Piece, Maple, Bubinga. O, proszę bardzo, Bubinga była stosowana. Rosewood, więc może nawet, no może w tym filmiku, co porównujemy w ogóle Rosewood z tym, z Maple, tak, z klonem, to może tam jest tak, że mamy Bubingę z klonem i dlatego to nie jest dobry test. O, trzeba się tutaj zastanowić. Słuchajcie, co do tego testu, to zrobię jeszcze jakiś taki test z odkręcaniem gryfu i z przekładaniem. Jeszcze przyjdzie na to czas. No. Taki Zoom 505 to teraz za darmo dodają do gitary, jak się kupuje czasem. Nikt już tego nie chce, a kiedyś to jeden z takich pierwszych malutkich w ogóle w miarę grających multi-efektów. Chociaż powiem wam, że tutaj jeden przester nie był taki zły i fajne jest takie coś tutaj, to się nazywało stepper, takie robiło bu, 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 na płycie Acid Drinkers. High Proof Cosmic Mill został wykorzystany podobny efekt. Oczywiście nie powiedziałem, że wykorzystali z Zooma 505, ale też tam takie steperki z czegoś tam. Oni chyba jakiś TC Electronic pewnie jechali, nie? Albo z czegoś takiego. No i tutaj mamy Yamaszki. Za 169 funtów można było kupić taką Yamahę Pacific S112. Więc tak, no tutaj są też wyższe modele. 303 z 12 strunami, 712, 614. Naprawdę, no Yamaha Pacifica, bardzo, bardzo fajne modele. Słuchajcie, 50 minut filmiku. O, a to jest ten rzeczony, pamiętacie, na początku wspominałem o Johnsonie, o Digitechu po prostu i o tym, kto to wymyślił, ten pierwszy wzmacniacz cyfrowy, to tutaj mamy właśnie 2120, to jest ten preamp, który został wykorzystany w tym właśnie Johnsonie, w tym wzmacniaczu, a tutaj jest XP300. Drogie, to jest tak po prostu masakrycznie rynku wtórnym, ale sobie to kiedyś jeszcze kupię. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka przeglądu prasy. Mam nadzieję, że zainteresowała Was ta historia gitary elektrycznej i że te magazyny przysporzyły Wam troszeczkę radości. Ja sobie lubię te magazyny przeglądać. Miało wyjść 35 minut, a wyszło prawie 55 minut. Posłuchajcie sobie jeszcze teraz na koniec niespodzianki. Pozdro! Siemano, z tej strony Rambo. Przygotowałem filmik o gitarach konkursowy, konkurs Red Music X Antypa, 5 ulubionych riffów. To są riffy, które zagram. Pink Floyd, Interstellar Overdrive, Nirvana, Milk It, Kaya's Molten Universe, Mastodon, Motherload, Neftones, Korea. Korzystam z dwie gitary, Squire'a Jackmastera i Vintage VS6. Squire'a nagrywam przez Bossa DS1 i wzmacniacz combo lampowe, samoróbkę. Natomiast Vintage pójdzie przez Guitar Riga i symulację brzmień Deftones i Mastodona. To zaczynam. Stonerek wymagał przestrojenia do C, więc jedziemy dalej.
Nastąpiła zmiana gitarki i sposobu nagrywania. Teraz jest symulacja brzmienia Mastodona w Guitar Rigu. Tutaj ciekawostka odnośnie Deftones będzie. Oczywiście nie mam gitary Zenona Carpentera, ale zrobiłem sobie sygnaturkę Chino Moreno. Kiedyś w ogóle, Ksenty, wspominałeś, że podobno Zenek nie lubi, gdy Chino bierze gitarkę i sobie pituli jak śpiewa. I właśnie widziałem, że ma takiego Easy'ego i na białym MSG, więc sobie taką zrobiłem. No a teraz riffik Mastodona, Mother Load. Z tego utworu fantastyczny. To by było na tyle. Easy E i ja pozdrawiamy Ksantypa, wszystkich Fogowiczów i powodzenia wszystkim innym, jeśli to nie ja będę zwycięzcą. Pozdro.